Witajcie kochani, jest późno, jest 7 po pierwszej. To nie jest do końca zryty beret, będzie to filmik w klimacie trochę zrytości jak zwykle. Ale odpowiemy sobie na kilka pytań. De facto pytania jeszcze nie padają, nie, to nie jest de facto Q&A. Ale poruszymy w nim kilka takich kwestii, żeby sobie niektóre rzeczy raz na zawsze wyjaśnić. Tak więc ja sobie wynotowałem takie najważniejsze hasła co do mojej osoby i chciałbym odczytać tylko głupek, debil, żenada, jakbym cię zobaczył na ulicy, to bym ci zajebał, jesteś pizdą, mięczaku, pedał, gimbus i ciota, matą. Pozdrawiam serdecznie autorów tych słów. A teraz będziemy obalać stereotypy, obalać ściany. Siódma ściana. Zacznijmy może od tych takich bardziej błahych. Nie jestem synem pana naszego premiera Donalda Tuska. Syn pana premiera Donalda Tuska, o ile mi wiadomo, nazywa się Michał, ma mniej więcej 30 lat. Ja się nazywam Mikołaj. Teraz może poruszmy tematy. Nie mam 14 lat, nie? Urodziłem się 11 stycznia 1995 roku. I to jest taka mała zagadka matematyczna, chociaż patrząc na niektóre komentarze możecie mieć z nią problem. No ale podejmę to ryzyko. Dalej. Teraz poruszymy temat najbardziej taki... Największy zarzut wobec mnie. Zarzut mi to. Nie oglądacie olimpiadę? Oglądaliście olimpiadę? Nie wiem, kiedy to wrzucę. Ale... zapomniałem, co mówiłem. Tak. Jesteś nieźle zjarany. Jesteś spizgany, jakbyś wypalił kilo koki na trzech, a dwóch nie przyszło. Jak będę obok Bytomia, to kręcimy lolka. Czy walisz może herę? Nieźle zjarany. Porobiony jak szmata. Udupiony jak stu... Pozdrawiam autora słów. Serdecznie pozdrawiam autora słów. Udupiony jak stół w TVN-ie. Naprawdę to sobie... Zapisałem to sobie w moim pamiętniczku. Nie zapisałem, bo nie mam pamiętniczka. I chciałem odnieść się do tego w ten sposób, że... Nie palę marihuany. Nie zażywam też heroiny. Nie walę w żyłę. Nie jestem porobiony jak szmata, o cokolwiek dokładnie by chodziło, bo jakoś nie rozszyfrowałem tego do końca. Udupiony jak stół z TVN-u? Mogę być! Czasami jestem udupiony, ale nie za pomocą środków narkotycznych. Otóż moje głupawe spojrzenie, debilny wyraz twarzy... Problemy ze składaniem logicznych zdań, dziwna wymowa. Tak, mam wadę wymowy. Dziękuję. Dziękuję wam, setki osób, które mi to wypominacie. Serdeczne dzięki, jakby nie wy, to już bym dawno o tym zapomniał. Uściskowuję wam wasze ręce. Jakie macie? Jeszcze. Tak więc nie zażywam narkotyków, nie wstrzykuję sobie nic. Nie palę jointów, nie palę również papierosów, nie spożywam również alkoholi i nie słodzę też herbaty. Co wiedzą ludzie, którzy oglądali moje wcześniejsze filmy, a nie tylko ten, który został polecony na portalu Sadistik. Albo na portalu Demotywatory, bo tam też zagościłem z tego, co widzę. A tak, a propos jeszcze może komentarzy. Mniej gier, więcej filmików tego typu. Nie! Nie, wybaczcie. Albo nie wybaczajcie, wasza sprawa, ale to jest kanał Freaky Gamers, to jest kanał o grach. A aby ten kanał nie był nudny i monotonny, musi być na nim zachowana jakaś taka... Różnorodność.
I dlatego mało kto z zagramerów tak naprawdę robi stricte gry, tylko gry i już. Nie, to raczej niewiele. Ja się staram swoją banią zrytą wielce i banią moich kolegów, Miłosza i Marcina, staramy się to ubarwić, aby to każdy znalazł coś dla siebie. Ten jest smutny, to będzie oglądał Beret, ten chce zobaczyć grę, to sobie obejrzy filmik z Ghost Recona, albo jest sentymentalny, to sobie obejrzy Pegasus Gaming, który się pojawi w niedługim czasie. Te filmiki nie pojawiają się często, bo są w pizdu trudne do zmontowania i zrobienie ich to można naprawdę osiwieć i ochujeć. Naprawdę, uwierzcie mi, tragedia. I to by było w sumie na tyle. To by było na tyle. A, pozdrawiam również panią, która tak dyskretnie mówiąc we mnie się zakochała. Nie będzie. Nie, dajmy sobie spokój. Ale nic, nie. Ale. A! Nie. Dobranoc.